Wyobraź sobie, że jesteś Bogiem. I teraz, jako Bóg, powołujesz do istnienia samego siebie a priori. A priori to znaczy fundamentalnie. To znaczy, samo twoje istnienie jako Bóg, jako absolutna nieskończoność, tworzy ciebie. Ja wiem, że to jest taki truizm i pewnego rodzaju masło maślane, ale musicie mnie zrozumieć. Jeżeli jesteś nieskończonym Bogiem i wszystko, co istnienie, wszystko, co istnieje, to jesteś ty. Nie ma niczego innego poza tobą. To wszystko to, co jest fundamentalne, jest również tobą. I teraz powołujesz do istnienia siebie poprzez wszystkie możliwe formy. Powołujesz siebie przez pryzmat Ziemi, przez pryzmat kosmosu, przez pryzmat istot żyjących, istot czujących, przez pryzmat ludzi, drzew, kwiatów, łąk, asfaltu, wojen, terroru, wypadków, przypadków. Powołujesz siebie przez pryzmat negatywności oraz pozytywu. Stwarzasz siebie przez pryzmat religii, chrześcijaństwa, buddyzmu, hinduizmu, judaizmu, wszystkich różnych odłamów, Advaity Vedanty, non-duality, szamanizmu. Powołujesz siebie przez pryzmat wszystkich filozofii oraz wszystkich ideologii. Jesteś wszystkim. Absolutnie wszystkim. Wszystkim tym, co kiedykolwiek było, wszystkim tym, co jest teraz i wszystkim tym, co będzie w przyszłości. A że jedyne, co istnieje, to jesteś ty. I jesteś jedynym istniejącym bytem powołanym do istnienia przez samego siebie. I nic nie jest w stanie ciebie opuścić. To zjawisko czasu, jaki znamy z relatywności przeszłości, przyszłości tu i teraz, zapada się w taki sposób, że istnieje tylko teraz. I jest to wiecznie obecne teraz, które możesz rozpoznać tylko i wyłącznie poprzez bycie teraz. A że zawsze jesteś teraz, to rozpoznanie świadomości tu i teraz działa na nas wszystkich pewnego rodzaju trik. No bo jak możesz rozpoznać siebie tu i teraz, kiedy zawsze jesteś tu i teraz? To jest takie trochę robienie z ludzi głupków, bo zakłada się z góry, że muszą posiadać coś, czego już nie posiadają. I to jest to, dlaczego poszukiwanie oświecenia prowadzi do takiego rozczarowania i jednocześnie jest konieczne do tego, abyś naprawdę się tak rozczarował, żebyś odczuł taką ilość frustracji, poczucia winy i niepewności w swoim własnym życiu, żebyś zaznał tyle cierpienia i tyle lęku, abyś w pewnym momencie po prostu poddał się i zaobserwował, że jesteś tylko Bogiem, tylko i aż Bogiem. I życie jest pewnego rodzaju koanem. Jest koanem zen do rozwiązania. Na pewno znacie ten cytat, że życie nie jest problemem do naprawienia, tylko zagadką do przeżycia. I wielu cudownych, wspaniałych twórców, artystów, mistrzów opowiadało o tym cytacie. I jest to wynikiem tego, że życie jest koanem. Koan to jest taka fraza w buddyzmie zen, którą mistrz zadaje uczniowi do rozwiązania, tylko koan jest tak sprzeczny i paradoksalny, że nie da się go rozwiązać. I jedynym celem koanu jest zasiać w człowieku taką ilość zwątpienia i pomieszania, aby w pewnym momencie jego logiczny umysł się poddał, żeby się rozpadł, żeby wręcz umarł, po to, aby rozpoznał swoją własną prawdziwą naturę, jaką jest nieskończoność. I my ludzie nie jesteśmy przyzwyczajeni do życia w zgodzie z nieskończonością.
ponieważ nieskończoność wywołuje u nas niepewność. Nieskończoność wywołuje u nas lęk. Nieskończoność wywołuje u nas niepokój, ponieważ nie wiemy, co będzie. Nie wiesz, co będzie za minutę, za sekundę, za 10 minut. I jedyne, co posiadasz, to rozpoznanie sensu tego, że jesteś Bogiem, że jesteś świadomością, że jesteś przejawem absolutu. I to jest to, co może dać Tobie spokój, poczucie bezpieczeństwa takiego kosmicznego i rozpoznanie tego, że nie jesteś nikim oddzielnym od rzeczywistości. Innymi słowy, nie jesteś samotny. I jednocześnie jesteś samotny, bo jedyne, co jest, to jest Bóg. To jesteś Ty. I rozpoznanie Twojej boskiej natury jest tożsame z tym, co to znaczy być człowiekiem na fundamentalnym poziomie, nieoddzielnym od kosmosu, od świadomości, od Boga, nieoddzielnym od nieegzystencji, pustki. Wiecie, to jest taki nihilizm, tylko przeciągnięty do ekstremum, ponieważ nihilizm jest filozofią pustki. A pustka jest pustką. Jest niczym, jest pusta, tam nic nie ma. Pustka nawet nie wie o tym, że jest pustką. Pustka jest tak pusta, że nie ma pojęcia o tym, czym jest. Nihilizm to jest taka filozoficzna konceptualizacja natury Boga. Wszyscy nihiliści, filozofowie, szczególnie ci, którzy mieli, wiecie, takie egzystencjalne zagwozdki, może nawet myśli samobójcze, niewystarczająco mocno pogrążyli się w pustce. Bo pustka jest naturą niesubstancjonalną, to znaczy jej nie ma, nie można jej uchwycić, nie można jej zbadać, jest po prostu niczym, tam nic nie ma. I taka jest Twoja prawdziwa natura. Twoją prawdziwą naturą jest po prostu puste nic. I rozpoznanie tego daje Tobie wolność. I to jest wolność absolutna, wolność od Twojego umysłu, wolność od ego, wolność od przywiązania materialnego, wolność od tego, że umrzesz, że żyłeś, że się narodziłeś, wolność od wszystkich historyjek w Twojej głowie. I jest to to samo, co miłość. Rozpoznanie tej pustki wypełni Ciebie po brzegi miłością. Tylko to wymaga przekształcenia umysłu oraz serca człowieka do natury, w której prymu nie wiedzie dłużej małe, wyizolowane ja, ale kosmiczna świadomość. I to brzmi tak kosmicznie, bo to jest kosmiczne. I ja wiem, że niewiele osób będzie w stanie to ugryźć, ponieważ życie jest iluzją. To znaczy, życie samo w sobie jest pozorem. To, że istnieje życie, to jest już iluzja sama w sobie, to jest pozór. Iluzja to nie jest przekonanie w naszych głowach. Iluzją nie są tylko nasze myśli. Całe życie jest iluzją. I życie jest taką iluzją, jest taką piękną i rzeczywistą iluzją, że jawi nam się jako ostateczna rzeczywistość, która jest totalnie prawdziwa. I życie jest takim snem, w którym Bóg sam w sobie zasypia do swojego własnego istnienia, zapominając o tym, że jest Bogiem, aby móc żyć tak wiele istnień i tak wiele form naraz, utożsamiając się z tym, że jest taki wyizolowany, biedny i przerażony. Ale tak na dobrą sprawę, głęboko i fundamentalnie, to jest nadal Bóg. I włączyłem tą kamerę, żeby się z Wami tym podzielić. Jeżeli czujecie się zaniepokojeni, czujecie, że nie wiecie, gdzie jesteście i kim jesteście, nie wiecie, o co tutaj wszystkim w tym chodzi, to w życiu po prostu chodzi o to, aby rozpoznać siebie, że jesteś Bogiem, że jesteś świadomością, która gra wszystkie te formy, wszystkie te zjawiska i jest dokładnie taka, jaka jest. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.